10 maja hala Sokolnia najprawdopodobniej będzie przysłowiowo pękać w szwach. To za sprawą organizowanego tam turnieju wagi ciężkiej. Tak, 10 maja właśnie odbędzie się gala w Kościerzynie, gala boksu zawodowego. Na gali zobaczymy turniej wagi ciężkiej. Jest to bardzo unikalny projekt, chyba pierwszy w Polsce, który właśnie zobaczymy w Kościerzynie na antenach telewizji Polsat. Wystąpi tutaj 8 zawodników kategorii ciężkiej. Myślę, że zobaczymy zmagania. Naprawdę emocje i zawodnicy zostawią właśnie serca. Wszystko po to, żeby wygrać nagrodę główną 100 tysięcy złotych. Chciałbym tutaj dodać, że turniej wagi ciężkiej w Kościerzynie jest pod patronatem Starostwa Powiatowego, za co chciałbym bardzo serdecznie podziękować. No i co, zapraszam wszystkich przed telewizory i na halę Sokolnia 10 maja. Bilety będą dostępne na platformie eventim.pl. Takie wydarzenie to niewątpliwie ogromna promocja dla całego powiatu kościerskiego. Jest to ogromna promocja powiatu kościerskiego Serca Kaszub. Będziemy gościć aż 1000 gości na sali Sokolnia w naszej powiatowej hali. To ogromne wydarzenie i możliwość zapromowania powiatu w skali kraju. Wiem, że prawdopodobnie odbędzie się aż 11 walk. Bilety sprzedają się bardzo dobrze, w związku z tym kibicujemy i mamy nadzieję, że wpisze się to idealnie w nasz coroczny kalendarz wielkich wydarzeń sportowych. My już dziś zapraszamy wszystkich Państwa na to wielkie wydarzenie do hali Sokolnia oraz przed ekrany telewizorów. Bądźcie tam z nami!